Kamil, dzisiaj zaczęliście niezwykle skutecznie, bo pierwszy strzał, pierwszy celny i od razu gol. No tak, no tak jak trener zalecał, żebyśmy strzelali z dystansu, skrzydłami grali, no i akurat się udało, że strzeliliśmy pierwszy raz, no i w sieci akurat wpadł. A propos strzału z dystansu, to pierwsze twoje uderzenie jeszcze Richard Zajac wybronił, ale przy drugim miał szans, kapitalna bramka, gratuluję. No, dzięki, że tak mówisz, no mi też chłopacy mówili, żebym cały czas strzelał na treningach czy nie, bo zawsze lubię jeszcze podać, no ale fajnie, cieszę się, że pierwsza bramka w Ekstraklasie jeszcze taka ładna i najważniejsze 3 punkty, my się bardzo cieszymy. Komu dedykowałeś tego gola? No najważniejsze, że mojej ukochanej narzeczonej Dorocie, no i oczywiście całej rodzinie z Pulkowic. Dzisiaj chyba zagraliście jeden ze słabszych meczów, jeżeli wziąć pod uwagę wasze poprzednie występy, ale w końcu okazał się zwycięski. Wcześniej się mówiło, że my gramy, graliśmy i mecze przegrywaliśmy. No dzisiaj w pierwszej połowie fajnie graliśmy, w drugiej już praktycznie pod Beskidzie przyjął nic. No ale najważniejsze są 3 punkty, no i trzeba to szanować, że wyszliśmy z strefy spadkowej, no i trzeba na Polonie w następnym tygodniu się przygotować i powiększyć punkty. No właśnie, opuściliście w końcu ostatnie miejsce w tabeli, zepchnęliście tam pod Beskidzie. Jeszcze na miejsce spadkowe wylądowało Zagłębie Lubin, wy jesteście na 3. miejscu od końca. Jak wspomniałeś, przejeżdża teraz Polonia Warszawa z Pawłem Wszołkiem, który jest w gazie. No wiadomo, szanujemy takiego zawodnika, bo dobrze gra ostatnio, no ale tak jak z każdym przeciwnikiem będziemy podchodzimy 100% skoncentrowani, no i będziemy ten mecz chcieli wygrać.